Dobrze, pamiętacie, jaka była pierwsza nasza lekcja o chrzcie? Tak. No, to o czym mówiliśmy? Że ludzie czekali na co? Na światło. Na światłość, tak. Na taką światłość, która nie przemija, tak? Która się cały czas pali. I kiedy ta światłość przyszła? Jak Jezus się narodził. Pięknie. Na chwilę zgasła, tak? Jak umarł na krzyżu i potem rozświetliła się na nowo. Kiedy? Jak Jezus zmartwychwstał. A my kiedy dostajemy, pamiętacie? Kiedy przyjmujemy światło Chrystusa? Jak przyjmujemy chrzest. Tak, przyjmujemy chrzest. Podczas chrztu świętego to światło przychodzi na nas, tak? I my jesteśmy rozświetleni światłem Jezusa Chrystusa. Chcę wam jeszcze powiedzieć, że światło Pana Jezusa przychodzi do nas również podczas słuchania Ewangelii, Słowa Bożego, Biblii. Bo czym jest Biblia? Słowem Bożym. Tak, to jest Boże Słowo. To są słowa, które Pan Bóg chciał nam przekazać. To jest Jego list. List pełen miłości do ludzi. Pełen wskazówek, jak mają żyć. W Ewangelii, w Biblii Pan Bóg pokazuje nam, jak bardzo nas kocha i jak bardzo Mu na nas zależy. Dobrze, macie jakiś ulubiony fragment Ewangelii? Jak Jezus chodzi po wodzie. Jak Jezus chodzi po wodzie. Jaki owieczkę. Ale co zrobi z owieczką? Dobry pasterz. Co robi owieczce? Pilnuje i ratuje chyba, nie? Bo ona się zgubiła. A w Ewangelii o właśnie dobrym pasterzu wiemy też, że Pan Jezus jako dobry pasterz zna swoje owce po imieniu. Czyli zna każdego dobrze, w każdego z nas imię. No to pasterz chodzi. Aurelka to Aurelka, że to jest Gabryś, że tam jest Lucja. Że ta jest mama, że to jest tata. Ale moje imię też zna. Moje imię to nie mama. Jakie jest moje imię? Marta i Daniel. Okej, Marta i Daniel. I każdego z nas zna imiona. Wiecie dlaczego? Gdzie zostały nam nadane imiona? Podczas chrztu? Tak, nasze niebiańskie imiona zostały nam nadane podczas chrztu świętego. I podczas polania głowy dzieciątka, czym? Jezus. Czym polewa ksiądz wodę dziecka na chrzcie? Wodą. Wodą. Jak myślicie, podczas chrztu świętego, co święta woda robi, święcona? Oczyszcza nas z grzechu. Oczyszcza nas z grzechu, dokładnie. Daje nam czyste serca i uzdalnia nas do życia w Królestwie jakim? Bożym. W Królestwie Bożym. No więc jakie masz imiona na chrzcie? Aurelia ma, a nie Marta tylko. No jak Maria, czyli Maria. Maria. Aurelia Maria, no to tak, no. Nie, poczekaj. Aurelio Mario. Ja ciebie chrzczę. I teraz jest trzy razy, bo są trzy osoby boskie w imię Ojca. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie no, trzy razy. Duch Święty to jest jedna osoba. Przez ramy. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Trzy razy jest polana główka. No, teraz Gabryś polewa swoją główkę. Jakie dostałaś imiona na chrzcie święty? Gabriel Maria, tak. Wszyscy macie imiona. Drugie imię oddani Maryi zostaliście w drugim imieniu. Proszę bardzo. Piąstkę robisz na znak twojej główki. I teraz ksiądz powiedział, Gabrielu, poczekaj. Weź bliżej tą piąstkę, zrób. Gabrielu Mario, ja ciebie chrzczę. I teraz w imię Ojca i Syna. No, na Ducha Świętego razem.
Dobrze. Amen. Wow. To jest ta piękna tajemnica. A potem wszyscy bili wam brawo. Tak, wszyscy bili wam brawo. Reformowi członkowie Kościoła katolickiego. Należymy do Królestwa Bożego. Dziękujemy Ci, Panie. Gabry, za co podziękujemy? Za mamę Anioła. Gabriela za patrona. I kogo masz jeszcze za patrona? Marii. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Jezu, że Ty nas ochrzciłeś. Że nas oczyściłeś w Chrzcie Świętym i dałeś nam swoje światło. Dziękuję Ci, Jezu, że znasz nas po imieniu. Dziękujemy Ci, i że nasze imiona zapisane są na zawsze w niebie. To dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa.